Nie mogę wyjść. A to co jest tutaj? To jest kapsuła na końcu. Nie działa. A dlaczego nie działa, się pytam kapsułą. Dobra. Droga kapsuła. Ojej. O! Drogi panie, firma Gibson i synowie informują, że otrzymała już zamówiony zbiornik do silnika parowego oraz zaawansowaną pompę. Części te zostaną dostarczone w przeciągu 2 tygodni. Przypominamy, iż zgodnie z naszą tradycją, części ruchome opatrzone są 50-letnią gwarancją. Być może jest pan zainteresowany również zakupem innego sprzętu z naszej oferty. Wózek szynowy z 3 ruchomymi osiami oraz jednoosiowy wózek do temperowania. Magnetyczne kółko równoważące. Maszyna do szycia Gibsona. Coś jeszcze? Nie. Super. A to się włącza. A, ja sobie idę, a to się... O! To też ciekawe właśnie. Chyba. Co? 6 czerwca. Zakończyłem montaż 2 pierwszych wzmacniaczy. Oszacowałem też liczbę potrzebnych tub próżniowych. Peter, mój drugi asystent, który pomagał mi w montażu, zniszczył dziś niestety kilka z nich. Znów będę musiał pożyczyć pieniądze od Herrera. Sam nie mam już ani grosza. Gdy moi goście zobaczą organofon, zaczną wypytywać, czy zechce ich nauczyć na nim grać. Lepiej będzie go ukryć. Ich tok myślenia jest zdecydowanie zbyt prymitywny, by im go pokazywać. 9 czerwca. Pracę idą pełną parą. Obecnie koncentruję swą uwagę na silniku parowym. Wygląda na to, że jest zbyt słaby, by dostarczyć odpowiednio dużo mocy wzmacniaczu. Użycie miejskiej sieci zasilającej raczej nie wchodzi w grę. Te skoki napięcia i zakłócenia, szczególnie te przeklęte zakłócenia. Zresztą to mogłoby być bardzo niebezpieczne. 23 czerwca. Miałem gości z uniwersytetu. Mówili coś o tym, że mój grant jest zagrożony. Spławiłem. Potem spotkałem Elizabeth. Poinformowała mnie, że 2 starsze panie, które mieszkały nade mną, wyprowadziły się wczoraj w niezbyt ciekawej atmosferze. Ich zdaniem budynek jest nawiedzony. Gdy zapytałem, czym dokładnie objawiało się to nawiedzenie, Elizabeth powiedziała, że starsze panie skarżyły się na ciągłe uczucie niepokoju, nieustanną dezorientację i częste migreny. Zauważyłem, że w pewnym wieku takie rzeczy są na porządku dziennym. Muszę jednak przyznać, iż wczoraj wyjątkowo często włączałem swój organofon. Chyba czas pomyśleć o odpowiednim wyciszeniu pomieszczenia, w którym się znajduję. 26 czerwca. Wróciłem do swoich nocnych przejażdżek na rowerze. Postanowiłem także rzadziej włączać światło w szklarni. Nie muszę się już martwić roślinami. Czerwca. Zakończyłem montaż. 4 lipca. Dzisiaj dostarczono dzwon nurkowy. Postanowiłem osobiście nadzorować tragarzy. Pogoda była okropna. Zacinał przeraźliwie zimny deszcz. Na szczęście tragarzom udało się wnieść dzwon po schodach, a futryna okazała się odpowiednio szeroka. Dzwonił do mnie ktoś z uniwersytetu. Opuściłem swój wykład. Zdarzyło mi się to pierwszy raz w życiu. 19 lipca. Wciąż pada. Ciśnienie nieustannie spada. Czuję się fatalnie, ale nie mogę pozwolić, by to wpłynęło na moją pracę. Paul i Peter pomogli mi zamontować oscylator. Po krótkiej naradzie zdecydowaliśmy się wzmocnić podłogę dodatkowymi belkami. Otrzymałem nowe książki o pradawnych wierzeniach plemion z zachodniego Kaukazu. Jedną
jedną z nich napisał angielski antropolog, który mieszkał wśród nich przez 6 lat. Wątpię, bym dowiedział się z nich czegoś nowego. Piąty sierpnia. Od początku było jasne, że musimy znaleźć sposób na schłodzenie wzmacniaczy. W razie przegrzania konsekwencje mogłyby być nieobliczalne. Szczególnie gdyby nastąpiło to podczas pracy oscylatora kapsuły. Jak na tę chwilę zdecydowałem się chłonić je wodą. To bezpieczna i stosunkowo tania metoda, gdyby tylko nie zawiodły mnie zawody. Aby wzmacniacze pracowały bez zbędnego ryzyka, zawory powinny zostać przekręcone następującą liczbę razy. 5, 2, 2, 2. Pierwszy kanał pełni rolę głównego, dlatego musi być najszerszy. 14 sierpnia. Sprzedałem trochę mebli i srebrnej zastawy. Peter delikatnie zasugerował mi, że nie wyglądam zbyt dobrze. Trudno mnie samemu to ocenić, gdyż w domu nie ma już pustki. Kapsuła jest prawie gotowa. Mam zamiar przeprowadzić próbny test w najbliższych tygodniach. Siódmy sierpnia. Chyba popełniłem jakiś błąd. Powoli zaczyna ogarniać mnie rozpacz. Cały miesiąc pracy na nic. Jeden ze wzmacniaczy poszedł z dymem. Zaaplikowałem sobie wyciąg z dziurawca i próbuję się uspokoić. 3 września. Cała praca na darmo. Błąd tkwi gdzieś w obliczeniach. Nigdy nie twierdziłem, że mój projekt jest idealny, ale Bóg mi świadkiem, że zadbałem, by nie był wykonany najtańszym kosztem. Jak mogłem zaufać gołym kamieniom i niesprawdzonym legendom, gdy od tamtych czasów minęło już wiele tysięcy lat, a na Ziemi pojawiło się i zniknęło wiele różnych cywilizacji? Nie, zdecydowanie nie. Złota era ludzkości już minęła. W naszym świecie świadomość skazana jest na rolę jednej z części składowych substancji, której z łatwością można się pozbyć jednym cięciem chirurgicznego skalpela. Ta, a reszta kartek została chyba wyrwana. No to ciekawe. Coś też tu jest. Nie, nie ma nic. Czyli te liczby 5, 2, 2, 2, coś. I 3 dwójki chyba. Co mam przekręcać z nimi? No. O. No. No co? Okay.